Witam państwa serdecznie, Janiec i Anna. Witam w kolejnym programie Tajemnice Pasji, Telewizji Niezależne Lublin. Moim i państwa gościem dzisiaj jest nieoceniony Paweł Leks Lemański, historyk z witam. wykształcenia, historyk pasjonat, znawca marynistyki, znawca II wojny światowej o. i były żołnierz. Witam cię, Pawle. Witaj Asiu, witam Państwa. Dodam jeszcze, że Community Contributor e, World właśnie. of Warships. Trudne <laughs> dla mnie widać, do wymówienia. Widać za, mną, tak. widać za mną logo. E, dzisiaj będziemy mówić o II wojnie światowej, a tak. temat jest koniec ery pancerników. Lotniskowcy zostają królami oceanów. Dokładnie, dokładnie. II no, wojna światowa właśnie była końcem ery wielkich Potężnych okrętów, no i bitew takich, gdzie okręty się widziały nawzajem. tak. Także to już był wtedy no, początek końca tych, tych wielkich, wielkich molochów. Bismarck i Mówiliśmy Tirpitz, Mówiliśmy o tym, Tirpitz, niedawno w programie. Były to dwa bliźniacze okręty niemieckiej Kriegsmarine. Mhm. Potęga i duma niemieckiej marynarki wojennej. Dlaczego Bismarck po niecałych dwóch latach służby poszedł na dno? A Tirpitz budził niepokój prawie do końca wojny. Czy był lepiej wyposażony? Znaczy, czy był lepiej wyposażony? Słuchaj, błędem taktycznym było w ogóle wysyłanie Bismarka w tym czasie, kiedy został wysłany właśnie w swój pierwszy rejs. I nie miał, on nie miał po prostu wtedy szans przejść sam, jeżeli byłby to potężny zespół okrętów, czyli więcej pancerników niż tylko sam Bismarck. Możliwe, żeby się przedarł, że wtedy by Anglicy też inaczej ro, rozegrali to. Z kolei Tirpitz, on był praktycznie do końca wojny, się ukrywał w norweskich fiordach, gdzie był praktycznie nie do y, zatopienia standardowymi y, y, siłami Royal Navy i no, dopiero, dopiero został zatopiony przez y, lotnictwo strategiczne RAFU, y, dokładnie przez Lancastery, które I też bezpośrednio nie trafiły go bombami. To jest ciekawsze. te bomby, potężne bomby o bardzo dużych wagomiarach, tak zwane Tall Boy, wybuchały tuż koło jego burt, przez co okręt się przewrócił do góry stępką. I też no, długie lata jeszcze można było ten wrak oglądać. Nawet do, do dzisiaj, jakby tam się zanurkowało w tym, tym fiordzie, to jeszcze płyty poszycia są, znajdują się, tak można je znaleźć. Także, no, i też, no, właśnie Tyrpitz praktycznie nie brał udziału w żadnej y, walce. On po prostu miał być straszakiem, strategicznym straszakiem, przez co y, konwoje, które szły y, do Murmańska y, z Halifaxu czy, czy y, ze Stanów, y, musiały być dużo bardziej y, chronione czyli trzeba było dużo większą y, ilość okrętów wojennych, eskorty, y, y, dawać y, tym konwojom. A zauważ, że choćby y, sam konwój PK-17. Jak tylko była pogłoska, że prawdopodobnie Tirpitz się ruszy, rozwiązano konwój, co doprowadziło no, no, do masakry, prawda? Jednej z największych masakr konwojowych. Hmm. Na norweskich wodach. Tak, tak, no to na to norweskich. Było... To już na, morze, mm -hmm. na no, powiedzmy, na sam mm -hmm. oceanie, Atlantyk, no, może Północne, no, może Barenca. tamte rejony, już, no powiedzmy już. Za linią, podbieg za kołem podbiegunowym, tak. W tamtym e, rejonie. Koniec ery pancerników. Wtedy, kiedy Bismarck zatonął, to nadszedł ten koniec, czy, znaczy, e, czy raczej. Mi się zdaje, był... że troszkę później. Powiedziałbym, że taki pierwszy przymiar do tego, można powiedzieć, to musimy przeskoczyć teraz z Atlantyku mm -hmm. na Pacyfik. Dokładnie na Hawaje, gdzie 7 grudnia 1941 roku, e, admirał e, Yamamoto, japoński admirał Yamamoto, e, wydał słynny rozkaz e, kodowy, kodem e, przekazany, wspiąć się na górę Nitaka. E, był to e, rozkaz, który rzucał potężne siły japońskie do ataku lotniczego na bazę Pearl. W porcie Per w Perłowym Porcie Per Harbor. Mm -hmm. e, I co ciekawe, że Amerykanie prawdopodobnie mieli y, wiedzę o tym, że może tego typu y, nastąpić atak, lecz y, troszkę Kres to. Zbagatelizowali to. Tak, zbagatelizowali, zbagatelizowali to. Zbagatelizowali, bo analitycy donosili, że, tak, tak, że tak, będzie tak, atak. No, mm -hmm. Słuchaj, kod purpurowy został złamany już rok wcześniej. także, e, No i. Wtedy potężne to potężne siły yy, y, japońskie, które uderzyły. Yy, było, były 33 jednostki, które w ogóle poszły od y, pupy strony, można tak powiedzieć. Tak? Bo zupełnie w, wyszły z tej strony, z której się Amerykanie nigdy nie spodziewali, że z tamtej strony zaatakują. Zrobili obejście dość wysokimi, y, tutaj północnymi y, 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 szerokościami i były to 33 jednostki w tym 6 potężnych lotniskowców Akagi, Kaga, Hiryu, Soryu, Zuikaku i Shokaku na których pokładach stacjonowało 380 samolotów w czym 143 torpedowe, 129 bombowców nurkujących i 108, niektórzy mówią że więcej myśliwców najczęściej typu zero, AK 0 Ak0. Okręty to no... Aha, do tego jeszcze hmm, wsparcie stanowiły okręty liniowe, dwa pancerniki, tym, tym, hmm, czyli to był trzeci dywizjon okrętów liniowych. Przepraszam, tak muszę w bok spojrzeć, mm -hmm. tutaj mam moje notatki. Trzeci, okrętu, trzeci dywizjon okrętów liniowych, dwa pancerniki. Tam szły ósmy dywizjon krążowników, złożony z dwóch ciężkich krążowników, jednego lekkiego. Ehm, również wsparcie dawało dziewięć niszczycieli, osiem okrętów podwodnych, trzy oceaniczne jednostki i... Pięć miniaturowych okrętów, które wszystkie Japończycy stracili. W tym jeden jeszcze przed atakiem, lecz ponieważ uznano dowódcę niszczyciela, który zatopił ten okręt, uznano za no, zbyt świeżego, to był jego pierwszy rejs na, na, na niszczycielu, więc zbagatelizowano też to jego ostrzeżenie, że się pojawił miniaturowy okręt. Podobnie to znaczy, że muszą być większe siły dookoła, prawda? No, niestety, niestety. Zbagatelizowano właśnie te, te, te sygnały. No i w, w wyniku czego z, z, zniszczono pięć dużych pancerników. Kilka zostało poważnie uszkodzonych. Zniszczono też inne jednostki, w tym niszczyli. Zatopili 17 jednostek, tak? zniszczyli tak, 200 tak, samolotów, tak, 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 a 150 tak, ja uszkodzili. Zginęło nie. 2500 żołnierzy tak. i marynarzy, no i ponad 30 osób. Niektóre źródła podają 70 osób cywilnych. Ale też co ciekawe jest, że był to pierwszy na taką skalę przeprowadzony atak lotniczy na obcą bazę. Także to można już powiedzieć, że. Ale. Masz na powiedzieć, że tak. Admirał Yamamoto nie zgodził się na kolejną falę ataku, gdy się dowiedział, że nie było w porcie dwóch najcenniejszych jednostek amerykańskich na Pacyfiku, czyli dwóch lotniskowców bodajże Lexington i, e, Boże, nie pamiętam teraz, muszę sekundkę sobie sprawdzić, Lexington, Lexington na pewno i, i Enterprise, tak, które wyszły. Jeden na Mariany, a drugi chyba też na Midway, samoloty dostarczały, tak? I mhm. robiły później ćwiczenia, ćwiczenia bojowe. Dzięki czemu, nie, nie, dzięki temu, że nie zostały zatopione Japończycy, mimo że odnieśli chwilowy, powiedzmy sukces taktyczny, jednak strategicznie już w tym momencie można powiedzieć, że troszkę sobie nabruździli. No sam admirał Yamamoto stwierdził, że obudziliśmy śpiącego smoka, tak? Czyli no, sam Zdawał, zdawał sobie sprawę, był naprawdę geniusz taktyczny, który, i to jest dość ciekawe, był przeciwny atakowi na Stany Zjednoczone, był przeciwny tej wojnie, gdyż wiedział, że no Japonia nie ma szans ekonomicznie wygrać tej wojny, tak, bo to jest potężne, Ameryka była potężnym mocarstwem, które jeżeli przystaliło się na czas wojny, tak? na czas wojenny, no nie, 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 było, nie, nie, nie ma państwa, które mogło wtedy rywalizować. Nawet Związek Sowiecki nie dałby sobie rady prawdopodobnie w tamtych latach w starciu z USA. No i... Y y y mm, słucham cię, słucham. Bo takie mam pytanie. Navy, role, Royal Navy dysponowało przecież świetnym wywiadem, tak jak wspomnieliśmy. Tam e, brytyjskie tam, Royal, Doskonali, tak, tak. tak. Mieli świetnych analityków. E, dlaczego e, Dlaczego? czyż oni wiedzieli o tym, prawda? Że będzie. Yy, czy A, czy tak, to Na wiedzieli, pewno sobie, wiedzieli. Czy to był pretekst? Chyba, tak, Asiu, ja mówię, że żeśmy już o tym rozmawiali, jest dużo hmm. teorii spiskowych. Ja tutaj właśnie Aha. nie chciałbym tych teorii spiskowych Aha. przytaczać, chociaż można się z jedną bym się mógł zgodzić, że em, Stany Zjednoczone wtedy były dość izol izolacjonistycznym e, krajem, tak? E, oni nie chcieli, e, ludzie nie chcieli wojny, więc też możliwe, że był potrzebny taki właśnie impuls. Impuls do tego, żeby do tej wojny przystąpić. A Roosevelt dążył do wojny. On chciał wojny, bo wiedział, że no, po tym kryzysie potężnym, który był w międzywojniu, no w ten sposób kraj można podnieść, tak, właśnie dzięki gospodarce wojennej. No niestety, przez zaniedbania no, zginęło bardzo wielu, tak że mówiłaś, bardzo wielu ludzi zginęło. To, prawie połowa z nich zginęła na USS Arizona. Do dzisiaj zresztą ten okręt stoi zatopiony w porcie, to jest pomnikiem. I grobowcem marynarzy. Ponad tysiąc, tysiąc marynarzy zginęło na nim. I do dzisiaj nawet się mówi, że płacze czarnymi łzami, czyli ropa, która jeszcze w nim się była zgromadzona mazut, nadal wycieka z tego okrętu. To jest taka ciekawostka. No i to jest chyba ostatni świadek tych wydarzeń, które tam miały miejsce. Co ciekawe. Jeden i drugi wywiad, czyli wywiad amerykański, wywiad y, y, OSS, bo się, oni się nazywali, poprzedniczka CIA i wywiad brytyjski, wiedziały o ataku, lecz nie sądziły, że będzie aż tak zmasowany. Rozumiem. Także to też mm -hmm. jest. No ale, wiesz, wracając, mówię, że koniec ery pancerników. Tu już można powiedzieć, że to już wyraźnie się zaczynam koniec tej ery pancerników, ale dopiero prawdziwy koniec y, powiedzmy, koniec. Tych okrętów walk, powiedzmy, twarzą w twarz, tak jak jeszcze w czasie I wojny światowej, czy na Atlantyku, jak Bismarck prawda, walczył. E, nastał na Morzu Koralowym podczas słynnej bitwy, stoczonej w dniach między 4 a 8 maja 1942 roku. E, brały w niej udział połączone floty USA, Australii, no i z drugiej strony japońska marynarka, cesarska marynarka wojenna. Wtedy okręty nie widziały się. One w najbliższym, najbliżej od, do, od siebie były w odległości około 180 mil morskich. To był najbliższy, jak się zbliżyli do siebie. Tak to na ogół, w okolicach 300 mil morskich, także całkowicie na, na końcowym zasięgu samolotów. Bitwa była potężna. Japończycy stracili wtedy kilka. Ze swoich wielkich lotniskowców, a między innymi czekaj, wtedy wchodziło w grupę uderzeniowa lotniskowców. To był Zujkaku i Szokaku, które wyszły z Turku, z Turk i miały za zadanie właśnie odciągnąć tą grupę, wprowadzić ją w pułapkę. Amerykanie mieli mniej jednostek u siebie w swoim w marynarce, w tamtym miejscu. Przepraszam, cię sobie też tutaj przerzucam właśnie. Gdzie tutaj ja to mam? O, mamy, mamy, mamy. Siły. Tak. Dwa lotniskowce mieli Amerykanie. mieli Dwa lotniskowce, dziewięć krążowników, trzynaście niszczycieli, dwa tankowce, okręt baza wodno-samolotów i 128 samolotów bojowych zgromadzonych na tych dwóch lotniskowcach. Czym z kolei czym z kolei dysponowali Japończycy. Również dwa duże lotniskowce floty, podkreślam, to jak mówiłem Szokaku i Zuikaku. Jeden lotniskowiec lekki, już teraz nie pomnę nazwy, który to był. 9 krążowników, 15 niszczycieli, 5 trałowców, dwa stawiacze min, dwa ścigacze okrętów podwodnych, trzy kanonierki, tankowiec, okręt baza wodnosamolotów, 12 transportowców z wojskiem, gdyż chcieli również przeprowadzić desant na wyspy. Tam się znajdujące i 127 samolotów bojowych, ale straty mówią same za siebie. Jeden lekki lotniskowiec zatopiony, jeden niszczyciel zatopiony w stronie japońskiej, trzy zatopione małe okręty, jeden ciężko uszkodzony lotniskowiec duży, jeden uszkodzony niszczyciel i zniszczono 92 samoloty ogólnej puli. A Amerykanie no niestety stracili jeden duży lotniskowiec, który niestety został tak poważnie uszkodzony, że stwierdzono, że nie ma szans go doprowadzić do bazy i został samozatopiony przez. przez, przez... Samo za... To znaczy, jak można uszkodzić lotniskowiec w Słuchaj, jaki sposób? Raz, że Bo... całkowicie zmasakrowany był pokład lotniczy, potężne uszkodzenia pod pokładem, duży przechył spowodowany zalaniem przedziałów na jednej burcie, no i po prostu. Nawet naprawa już byłaby nieopłacalna, dlatego po prostu lepiej było go zatopić. No i też stracili 656 zabitych, tak Amerykanie, no Japończycy 966. Czyli to też jest na korzyść, na korzyść Amerykanów. I można by powiedzieć, że zatopiono duży lotniskowiec, jakby nie było, tak, że to powinno być zwycięstwo Japonii przypisane. No ale tak, taktycznie może i tak, ale w ogólnej strategii połączona flota no, dała duszy, można powiedzieć. Dała duszy, gdyż nie udało się jej zatopić obydwu lotniskowców. To jest raz. Stracili sami jeden, jeden lotniskowiec i stracili zarazem możliwość wylądowania na wyspach wokół właśnie między innymi właśnie na, Morzu, na Morzu Koralowym. Tak? A Także musieli odłożyć na szczęście, już na stałe odłożyli ekspansję atak na Australię. Tak musieli dokonać inwazji na, na Australię. Miesiąc później miesiąc później była bitwa pod Midway z kolei, chyba najbardziej słynna. Zresztą dużo filmów nakręcili, bardzo polecam z lat bodajże 60. Midway, bitwa o Midway. Świetny film, naprawdę, super obsada aktorska, dużo zdjęć oryginalnych z czasów właśnie tej bitwy wykorzystanych w filmie i naprawdę bardzo zgodna z, z faktami historycznymi, tak? Bardzo zgodny film, tak, że naprawdę warto. Bitwa się odbyła w dniach czwa, między 4 a 7 czerwca 1942 koło Atolu Midway na Oceanie Spokojnym. I tutaj z kolei również wielkie okręty nie widziały się, nie toczyły ze sobą wojny w Walczyło lotnictwo pokładowe. I e, też siły były dość, e, dość zrównoważone na początku bitwy, tak? gdyż trzy e, lotniskowce i 50 innych okrętów, około 340 samolotów po stronie amerykańskiej, po stronie japońskiej cztery lotniskowce, około 150 innych okrętów, w tym duże, ciężkie pancerniki Yamato i Musashi e, oraz e, 293 samoloty. I teraz przechodzimy do strat. Cztery lotniskowce japońskie poszły na dno. Cztery wielkie lotniskowce, które jeszcze brały udział w ataku na Pearl Harbor. Wszystkie poszły na dno. Stracony również jeden krążownik, ciężki krążownik, 253 samoloty i 3,5 tysiąca zabitych i zaginionych. I były potężne straty, a po stronie amerykańskiej tylko jeden lotniskowiec, jeden niszczyciel zatonęły. Zastosowano 147 samolotów i tylko 307 zabitych. No, się mówi, co tylko... zaważyło, skoro to były wyrównane siły? Słuchaj, co zaważyło? Po pierwsze, Amerykanie wiedzieli, że Japończycy uderzą na Midway i admirał. Byli przygotowani. E, tak, byli przygotowani. Admirał amerykański e, Nimitz zastawił pułapkę po prostu. Zastawił pułapkę na Japończyków. Ale też ciekawostka jest, skąd wiedzieli o tym? Po prostu wywiad zaczął nowy szyf japoński powoli dekodować. Czytano około 25 do 30% wiadomości. I nie dawało spokoju pewnemu komandorowi z wywiadu, nie dawało spokoju, co do cholery znaczy skrót TF, który cały czas się powtarzał. Pomyśleć się zaczął, że może chodzić właśnie o wyspę Midway, a to był bardzo ważny strategiczny punkt na mapie oceanu. Baza, baza przerzutowa, baza wypadowa dla, dla marynarki amerykańskiej, tak, się tam znajdowała, dość już blisko wysp macierzystych. No i nadali swoim kodem, żeby tamci nadali otwartym tekstem, że uległ uszkodzeniu odsalacz wody. No i odczytali potem dzień później, jak Japończycy nadają, że na TF nie, ma, nie mają słodkiej wody, czyli już było wiadomo, że chodzi o Midway. Dzięki temu właśnie Nimitz, Mitchell i cała reszta genialnych admirałów, naprawdę genialnych admirałów, mogła zostawić pułapkę. I wtedy bodajże brały udział w tej bitwie Task Force 17, 18 i 58, dzielone również na Task Group. Każdy Task Force był na Task Group dzielony, czyli na grupy uderzeniowe to była siła uderzeniowa to był Task Force kolejnym numerem i grupy uderzeniowe przeważnie cztery w każdym Task Force. Hmm. Dzięki y, temu właśnie, że Midway, y, Japonia straciła cztery wielkie podkreślam cztery wielkie lotniskowce, stracili w tym momencie siłę uderzeniową floty. No, zostały im fakt, zostały im wielkie pancerniki, o których jeszcze będziemy. No Musashi niedługo później zatonął, y, oczywiście jest zniszczony przez lotnictwo nie oddając ani razu salw ze swoich dział, potężnych dział, podkreślmy Musashi, Yamato, najpotężniejsze pancerniki wszechczasów. Niosły każdy na swoim pokładzie 9 dział kalibru 460 mm, prawda, a pociski ważyły tyle, co taki dzisiaj duży, osobowy van. No to sobie wyobraź, prawie dwie tony. Także były potężne okręty. No niestety one już straciły rację bytu, jeżeli chodzi o bezpośrednie starcie były dość mało odporne na ataki lotnicze. Fakt, miały potężne uzbrojenie przeciwlotnicze, zgadza się, ale żaden okręt nie wytrzyma, nawet tak potężnie jak Yamato czy Musashi, nie wytrzyma uderzenia kilkunastu torped czy kilkunastu bomb, ciężkich bomb przeciwpancernych, które walą w pokład, który jest jak jakby nie było, najsłabszym ogniwem prawda, każdego okrętu. I tak też Japończycy właśnie Midway, Midway mówili, że to jest strażnik Hawajów, czy jakby takie przedpole Hawajów i tam właśnie to był sól w oku dowództwa japońskiego. I Japończycy ponieśli klęskę. Potężną klęskę. Potężną klęskę. I, w, i oni się już z tej klęski nie podnieśli. Oni w tym momencie zaczęli się cofać. Amerykanie zaczęli w tym momencie tak zwaną taktykę żabiego skoku. Czyli po kolei zdobywali kolejne wyspy, przesuwając się w stronę wysp macierzystych Japonii. Przecież Finalnie Czyli przejęli dość... kontrolę już na Pacyfiku. Tak, tak. Finalnie miało dojść do, w ogóle do lądowania na Wyspach Macierzystych Japońskich. Na szczęście do tego nie doszło, bo wtedy to byłaby hekatomba ludności cywilnej. Od tego zacznijmy. I, i ludności, no, no i wojsk japońskich, nie mówiąc już o stratach po stronie alianckich, byłyby też potężne. Dlatego no, fakt, że bomby atomowe to było coś okropnego, no, przerażającego. No Ale dzięki temu, że zginęło tylko tyle osób w tych dwóch miastach, nie, nie wyginął cały naród. No, musimy na to też w ten, ten sposób patrzeć. No, dalej możemy jeszcze tak, no, w Zatoka Lejt, no to było troszkę później, no, to tam to, już, to, to była już konkretna masakra, konkretna masakra y, sił, y, sił y, japońskich. To był 23-26 października 1944 roku. Y, między innymi właśnie wtedy zatonął superpancernik Musashi, y, niedaleko u y, Niedaleko przylądka Enganio, tak? Dobrze czytam Enganio, tak. No i tutaj brało też no, ze strony amerykańskiej osiem ciężkich lotniskowców, tych dużych lotniskowców potężnych, osiem lekkich lotniskowców, czyli eskortowych, a przepraszam, osiem lekkich lotniskowców, 18 lotniskowców eskortowych. No i dużo drobnicy, ponad 1500 samolotów łącznie na lotniskowce niosły, a dwa superpancerniki, cztery lotniskowce i siedem pancerników, 13 krążowników. I 300 samolotów po stronie, po stronie japońskiej. No nie mieli, nie mieli szansy Japończycy. Straty były no też zatrważające, słuchaj. Japonia straciła 10,5 tysiąca zabitych w, tej, w czasie, w czasie tej, trwania tej bitwy. Jeden duży, trzy lekkie lotniskowce poszły na dno. Czy pancerniki, w tym Musashi, poszły na dno. W zasadzie już e, niczym nie dysponowali. Troż. No jeszcze im troszkę zostało, słuchaj. Chociaż już z połączonej floty, no... Zostało im, został im Tone, został im Yamato, który zresztą też niedługo później podczas bitwy na, czekaj, na Okinawa, nie Okinawa na Iwojima, tak, podczas bitwy o było wtedy już Okinawa i Wojima, wtedy zaczęło, zaczęło, działać, zaczęło działać Boski Wiatr, czyli słynni kamikaze piloci, którzy startowali do samobójczych misji, prawda? Ale się okazuje, że duch kamikaze był tak wielki, że również postanowił cały okręt wykorzystać właśnie jako misja samobójcza. On miał paliwo tylko w jedną stronę. I amunicję miał po prostu podpłynąć, ewentualnie zostać osadzony u wybrzeży Iwo Jima i, 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 i wtedy... Jaki okręt? IJN Yamato. Yamato, tak. Największy Ostatni największy pancernik. Niestety dla Japończyków cała grupa została zaraz po wyjściu z portu wypatrzona przez amerykański okręt podwodny klasy Gato, jak się nie mylę. Mm -hmm. I już wiedziano, w którą stronę on płynie, jakim kursem. Wysłano grupę lotniskowców, Task Force 58 bodajże i, i Yamato poszedł na dno i krążownik, który mu towarzyszył, również dwa niszczyciele Dwa ciężko uszkodzone zdołały wrócić do baz w Japonii. No, oki, nie Okinawa, Iwo Jima padła. padła no, do dzisiaj jest tylko jeden dzień. To jest właśnie ten dzień, kiedy podniesiono flagę na Iwo Jimie. Tą słynną flagę, to słynne zdjęcie, co również wspomnik Arlington na cmentarzu wojskowym, właśnie w, no, w tym dniu. Tylko i wyłącznie można przybywać na wyspę, żeby no, oddać hołd I to wtedy jedni i drudzy, i Japończycy, i Amerykanie, przybywają oczywiście już teraz w zgodzie oddać hołd wszystkim, którzy tam polegli. Nie tylko Amerykanom, ale i Japończykom. Wszystkim, wszystkim, którzy tam zginęli. Tam nie było ludności cywilnej, jakby nie było, to Siarkowa Wyspa. Tak? Ewojima, czyli no, w przełożeniu na nasze, to jest dosłownie Siarkowa, Siarczana Wyspa, Siarkowa Wyspa. Na Okinawie również. Co no, ciekawe, na Okinawie no, um, Japończycy um, Okinawczyków traktowali raczej bardziej, tak jak drugiej kategorii, można by powiedzieć. Ale zarazem im wmawiali, tacy to Amerykanie są straszni, więc wielu podczas bitwy o y, Okinawę y, popełniło samobójstwo. Wielu Okinawczyków, bo się bali, tak byli przerażeni, że bali się Amerykanów. A ci wcale nie chcieli runosić, sobie z innej krzywdy robić. Zbudzili postrach. No i to był 1 kwietnia 1945 roku, tak. W prima-aprilis 1945 zaatakowano, a 21 czerwca bitwa się skończyła i to była jedna z najkrwawszych, tak samo jak i Wodzima. To, to były dwie najkrwawsze bitwy. Morsko-lądowe na, na Pacyfiku. I co ciekawostka, właśnie w tym momencie pancerniki amerykańskie się bardzo przydały. I zresztą do, jeszcze do lat 90. ubiegłego wieku były wykorzystywane, co jest ciekawe, amerykańskie lotniskowce klasy Iowa. Również brały udział podczas II wojny światowej, już w tym końcowym, to były dość model lotniskowce. One już w latach 40. zostały wybudowane. Znaczy, pancerniki, przepraszam. One swoimi działami, kaliber 406 mm, po prostu oszczeliwywały cele na lądzie. Potężne, potężne pociski, które no, robiły sieczkę po prostu. Tak? I do tego, owszem, jeszcze pancerniki można byłoby wykorzystywać. Do dzisiaj jeszcze, co ciekawostka, właśnie i Missouri, USS Missouri, USS Iowa i jeszcze jakiś jeden, już teraz chyba Wichita, jak dobrze pamiętam, a no nie jestem pewien, mimo, że są okrętami muzeum, między innymi Missouri stoi na Hawajach, okręty te w ciągu podają, różnie się podaje, ale między tygodniem, między jednym tygodniem, a jednym miesiącem, mogą zostać przywrócone do służby. Czyli są sprawne technicznie. Są sprawne, w pełni sprawne, mimo, że zakonserwowane jako, i udostępnione jako okręty muzeum. No i a, no i jeszcze można by też dodać taka ciekawostka a propos lotnictwa morskiego. O lotniskowców, co mi też mówili, bardzo ciekawy e, pomysł to wpadł oczywiście Admirał Yamamoto, japoński. E, okręty Igo-Yonhiakugata. Tanksulaken. Przepraszam, ale to jest japoński, to jest ciężki język. E, po prostu zwane Sentoku. Miały numer taktyczny od I-400 do I-402, z tym, że tylko I-400 i I-401 pełniły swoją pierwotną funkcję. I-402 został przebudowany na podwodny tankowiec, zbiornikowiec. Były to, jakby nie było, podwodne lotniskowce. Okręty podwodne przenoszące samoloty myśliwsko-bombowe. To jest ciekawe, ile takich podwodnych lotniskowców. E Planowano 18 wybudować, powstały mhm. tylko trzy, a to dlatego, że no, admirał Yamamoto zginął. Został zeszczelony, kiedy przewożono go samolotem z bazy do bazy. Amerykanie, Amerykanie go zeszczelili i wybudowano tylko trzy te okręty, z czego dwa pełniły, mówię, funkcję tych podwodnych lotniskowców, czyli 400 i 401. Nawet niedawno 401 znaleziono w jego wrak. Bardzo za, zresztą do tego wrócimy, bo to jest też dość ciekawe. Tylko wróćmy jeszcze na razie do samego okrętu. No, był potężny okręt. To był, do dzisiaj są największe okręty o napędzie klasycznym, czyli diesel elektrycznym. Długość 122 metry. Okręt podwodny. Przypomnijmy, że błyskawica jest krótsza. Nasz niszczyciel do dzisiaj zachowany. Wyporność na wodna 5200 ton, podwodna 6500 ton. To był olbrzym. Szerokość 12 metrów, zanurzenie. Podaje się, że miał 100 metrów zanurzenie, tak, pełne, ale na pewno się mógł zanurzać dużo głębiej. Tylko, że to już później tego nie... Zaraz właśnie wrócimy do tych okrętów. Dalej, 18,7 węzła na powierzchni 6,5 węzła pod wodą, 37,5 tysiąca mil morskich przy prędkości ekonomicznej 14 węzłów, załoga 144 osoby. Uzbrojenie również potężne, powierzchniowe. Jedno działo kalibru 140 mm, 10 działek 25 mm przeciwlotniczych. Forteca. Tak i 9, przepraszam, 8 wyrzutni torpedowych, wszystkie na dziobie. Czyli 4 w dwóch pionowych rzędach. I to jest właśnie najlepsze: 3 samoloty Aichi M6A1 Seiran, które zostały specjalnie dla tego okrętu skonstruowane. Co ciekawe, okręt ten nie miał typowego kadłuba sztywnego. Były jakby dwa kadłuby sobie wyobraźcie, o, takie jak lufa dubeltówki. Dwa kadłuby bokami złączone w ten sposób, złączone bokami, sztywne, gdyż po prostu jeżeli byłby to jeden kadłub, okręt by się wywrócił ze względu na to umieszczenie ciężkiego hangaru z samolotami, prawda, na śródokręciu. No i pod koniec okręty nie wzięły udziału w walkach, gdyż na początku planowano wysłano je w pierwsze co zostały wysłane również w misji samobójczej oczywiście przeciwko śluzom na kanale panamskim w trakcie rejsu zmieniono rozkazy i miały zaatakować stojącą miały zaatakować flotę amerykańską zakotwiczoną w Uliti w atolu Uliti to potężna, potężna siła amerykańska ale Spadły dwie bomby atomowe, i okręty yy, dostały rozkaz poddania się yy, amerykańskiej flocie. Yy, jeden z dowódców, yy, bodajże I-400, popełnił samobójstwo, gdyż honor mu nie pozwalał oddać okrętu. A, yy, no, dru a drugiego z kolei, który też chciał wspinać 401 popełnił samobójstwo. Żołnierze na szczęście odwiedli od tego, jego żołnierze. Ten człowiek zresztą chyba już znaczy nie, już nie żyje, ale jeszcze w latach 90. ten człowiek żył, nawet gdzieś widziałem z nim bardzo świetny wywiad w ogóle opisujący te okręty. Okręty przejęli Amerykanie i po pełnym, całkowitym przetestowaniu, po przecież rozebraniu na śrubki złożeniu z polonem do kupy, zatopili je. A dlaczego? Żeby nie wpadły w ręce Związku Sowieckiego. Była całkowita, w całkowitej tajemnicy przejęli te okręty. Nie, nawet nie zająknęli się słowem e, e, Sowietom, że posiadają te okręty. I żeby przypadkiem gdzieś nie było przecieku, okręty zostały zatopione. Dlaczego? Obawiano się, że jakby tamci dost, ta, po, pozyskali taką technologię, no to mogliby zagrozić za, za, za e, 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 kontynentowi amerykańskiemu. Ach, się nagadałem. Ach, <laughs> powiedz mi, Task Force, oddziały specjalne powołane przez... E... Marynarkę amerykańską. Jakie były znaczy, początki task... marines i do jakich operacji e, zostały zaangażowane? E, znaczy, zacznijmy tak. Task Force. Hmm? Tutaj troszkę rozjeżdżamy, bo Task Force Aha. to były grupy okrętów, to były uderzeniowe grupy, potężne uderzeniowe. Nie wiem, grupy czy ja okrętów, nawiążę do, się... do tego. Tak, tak. Składające się z kilku lotniskowców w potężnej osłonie krążowników, niszczycieli i okrętów podwodnych. Coś jak obecnie pływają grupy lotniskowcowe amerykańskie, prawda? A z kolei Marines, no to jest oho, jednostka ta powstała jeszcze w czasach wojny o niepodległość amerykańskiej. Początkowo Marines mieli za zadanie włazić na maszty i stamtąd razić z muszkietów, razić oficerów na wrogich jednostkach. No jednostka ta później, jako piechota morska, ewoluowała, ewoluowała. Do dzisiaj jest to jedna z najbardziej bojowych i najbardziej chyba odznaczonych jednostek amerykańskiej marynarki wojennej chociaż powiedzmy tak, że no, marynarka i Marines za sobą zbytnio nie przepadają, ale współpracują i to bardzo efektywnie współpracują właśnie. no praktycznie i Okinawa i Guadalcanal i Iwo Jima, to było wszystko te wyspy zdobywali właśnie Marines z potężnymi stratami naprawdę z potężnymi stratami ale, no, bycie Marines to był jeden z największych, to był wielki honor, że do dzisiaj każdy Marines mówi, że on jest do końca życia Marines. Nawet jak już odejdzie ze służby, on jest do końca życia Marines. I przeważnie może zauważyć. Tak, no, no. ale wiesz, może nawet u, u weteranów Marines zauważyć, oni się do końca życia się szczygą jak Marines. I ten słynny Jarhead, tak u góry ten, tak, podobnie jak ja jestem ostrzeczony, ale no, tylko, że u mnie tak tego nie widać może. Znaczy ja jestem brzydki ogólnie, także wiesz to. To i fryzura żadna nie pomoże. <laughs> ale no i te jednostki do czego były korzystane? Przede wszystkim do potężnych uderzeń. To były tak zmotywowane, żołnierze byli bardzo zmotywowani. Potrafili nawet, wiesz, jakby to powiedzieć z przegranej sprawy wybrnąć tak, że wygrają. Wygrywają. Także no jednostki. Gdyby, no, gdyby nie ci żołnierze, gdyby nie ci Marines, to nigdy, nigdy tak by się nie potoczyła wojna na lądzie na wyspach. Pawle odrobineczkę A... czas nasz troszkę goni, tak, goni tak. Tak. odrobinkę. Dlatego taka, wiesz... wiesz, mam takie hmm? pytanie hmm? o klasyfikację lotniskowców, prawda? Bo to jest ważne. Tak, no to Jak mamy, mu... tak, no... Jakie są klasy lotniskowców? W... W czasie II wojny światowej Amerykanie posiadali tak zwane duże lotniskowce, czyli lotniskowce no, mniejszące od 70 do 90, nawet do 100 samolotów w czasie wojny. Lekkie lotniskowce, 50 do 60 samolotów oraz tak zwane lotniskowce eskortowe, zwane też puszkami na pomidory, które no, brały do 10, 10 do 15 samolotów. Bardzo małe jednostki, najczęściej z traktowców Liberty przebudowywane. No do tych największych to wiadomo Lexington, który no niestety zatonął, Enterprise, klasa, ogólnie klasa Essex, to były bardzo szybkie i bardzo nowoczesne jak na tamty czas lotnicy zresztą niektóre z nich nawet do początku lat 90. jeszcze służyły, jeden nawet służył chyba, chyba, nie wiem czy nie nie, nie, nie Essex, Essex, Lexington, nie Lexington, kurczę nie pamiętam, ale wiem, że jeden do lat 90. do początku lat 90. służył jako okręt szkolny, lotniskowy szkolny. Były bardzo udane okay. jednostki, bardzo szybkie. No a Japończycy posiadali tak zwane lotniskowce floty. To były też bardzo ogromne, między właśnie innymi Shokaku, Zuikaku, które zabierały również do 90 samolotów. I mniejsze lotniskowce, tak zwane lotniskowce lekkie lub lotniskowce wsparcia japońskie, mieszczące między, w przedziale między 50 a 60 samolotów. I troszkę wolniejszy od tych olbrzymów. No, jeden tylko już też mówię, nie pamiętam nazwy w tym momencie, no wybacz mi, ale uciekło. Miałem, miałem wiesz na końcu języka i mi uciekła tak ta podziwiam, nazwa. że te wszystkie nazwy. W każdym pamiętasz. razie, jeden, jeden z lotniskowców, który również został zatopiony przez Amerykanów, japoński, został zbudowany na bazie kaduba trzeciego z bliźniaków Yamato i Musashi. Czyli trzeci zamiast pancernik, bo już stwierdzono, że pancerniki nie mają racji bytów, jednak mhm. przebudowano go w trakcie budowy, zmieniono ten i zrobiono z niego potężny, potężny lotniskowiec. No i wiadomo jeszcze, Brytyjczycy również posiadali, tylko że Brytyjczycy troszkę inny system budowy mieli, także mniej tych samolotów się tam mieściło, ze względu, że mieli bardzo opad pokład i hangary. A Amerykanie robili to w ten sposób, że pancerz był pod hangarem. Hangar to była lekka nadbudowa. Później i wyżej i, y, lekki pokład startowy sta o, ze stali grubości około 2 cm, przykrywany drewnem tekowym, co jest ciekawe. A dlaczego? Dlatego, żeby y, zminimalizować obrażenia od odłamków w razie trafienia. Mm -hmm. Także no to też, no i dzięki temu też nie, ob, nie, nie był tak, nie obladzał się tak bardzo ten pokład. No tak, bo tekowe, oczywiście. Mhm. No i jeszcze czekaj, Asiu pozwoli, że już tak na, na szybko, na końcu, wróć, mhm. wiesz, wracając do wywiadu amerykańskiego, to mhm. co ci mówiłem, to powstała kiedyś taka teoria, że to właśnie speces z wywiadu amerykańskiego, najprawdopodobniej z wywiadu Marines, albo marynarki, mhm. doszli do budującego wniosku, że jeżeli muszce powyrywa się skrzydełka, to ona traci słuch. No tak, bo wiesz, wyrwali muszce z skrzydełka i mówił do niej lataj, nie? A to tak na nim wściekle patrzy i łazi w kółko. No to doszli no do z... wniosku, że straciła słuch. Także, także no właśnie. E, no, Pawle, no. to tak. E, t, koniec te... ery zmierzch mm -hmm. potęgi morskiej na rodzinę nowej siły na morzu. Mm -hmm. Której zbite w operacji morskich lotniskowcy absolutnie już przejęły dominację w strategicznych operacjach morskich co mm -hmm. położyło już oczywiście y, kres y, tej potędze pancerników. Tak, czyli tak mówiłem. Bitwy. Dwie bitwy, dwie największe bitwy, y, czyli Midway, Midway. Mm -hmm. i y, y, później, y, później y, bitwa, y, o i też y, słynne strzelanie do indyków y, na Marianach, ale no, to, to o tym trzeba mm -hmm. był osobny program mm -hmm. zrobić, bo to jest naprawdę gadania, gadania. Zrobimy. No, czyli Midway, y, potem Leyte, Zatoka Leyte, mm -hmm. to tam, tam to już, no to mówię, Praktycznie okręty się nie widziały. Tam w ogóle nie było kontaktu mm -hmm. żadnego, nawet radarowego. I, a obecnie, no mówię obecnie to na całym świecie Amerykanie mają swoje grupy lotniskowców, przeważnie złożone z jednego lub dwóch lotniskowców wraz z jednostkami wspierającymi tak. Krążowniki, okręty podwodne, niszczyciele. I tankowiec ze zbiorni, z paliwem lotniczym oraz dla okrętów wsparcia. I jeszcze Obecne jedno pytanie. Mamy. Pawle, Słuchajcie. co położyło kres rozwojowi lotniskowców podwodnych? Tych właśnie. Słuchaj, po pierwsze tak, broń atomowa, tak, i rozwój, rozwój pocisków rakietowych. Obecnie okręty podwodne lepiej zaopatrzyć je, w, powiedzmy, w 10 rur, wyrzutni pionowych, tak, z no tak. pociskami międzykontynentalnymi, niż no, bawić się, a tym bardziej, że słuchaj, no, obecne samoloty, no raczej miałyby problem wystartować takiego lotniskowa. dodajmy no, tylko, że też z tej rany, no, one miały pływaki, tak? Także one po wykonaniu misji miały wodować przy lotnic, przy tym okręcie i własnym dźwigiem okręgu podnosił z powrotem i były wsuwane do, do hangaru. A no mówię, no, mijały się z celem. To była ślepa uliczka. Mm -hmm. Podobnie jak, jak Sokol, francuski krążownik podwodny z działami kalibru ponad 200 mm. Tak? No co sobie wyobraź, pancernik podwodny, no, krążownik podwodny z działami 200 mm. No. To jest komplikowane. No, no, o kupota, tym głupota. To głupota. Ładnie. E, Pawle, dziękuję Ci bardzo. Bo ja dziękuję. Już czas goni, ale mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy w kolejnym programie. Kolejny tatuaż. Na Ciebie wszystko. Dziękuję. Nie ma za Może blondynka, nie? No to, to co, i żonę, mam blondynkę, do czego się przyzwyczaiłem. Dobra. I tym to takim akcentem. Ciekawym. Zakończymy ten właśnie temat. Koniec ery pancerników, a początek lotniskowców. Bye. Dziękuję Ci bardzo. Żegnam się z Tobą. Pozdrawiam i do następnego spotkania. Lubię, Dziękuję dzięki. Państwu bardzo za wysłuchanie, obejrzenie programu i zachęcam do obejrzenia kolejnego programu Tajemnice Pasji w telewizji Niezależny Rubin. Do widzenia.